ciele. Poate pierwszy raz się w Polsce doszedł do ciała, a potem dzięki temu Węgrzy też się obudziły. Kiedy 26 stycznia węgierski rząd podpisał umowę ACTA, nikt na Węgrzech nie był tego świadom. Zorientowaliśmy się dopiero po polskich protestach. A teraz my też jesteśmy na ulicy i protestujemy. Widzieliśmy was w internecie, na Facebooku i YouTubie i obudził się ogień w naszych sercach też, by walczyć o wolny internet. Chcemy wam powiedzieć, że dziękujemy. Też mamy dla was prezent. Olaf Węgier, Babra Tanka.